To jest małe urządzenie, jak pani widzi, tak, które jedna osoba może w plecaku przenieść i może komuś ratować życie, tak? Niby takie urządzenie, które tylko daje sygnał, a może też ratować życie. A niestety, no jakbym teraz komuś w wieku 15-18 lat to pokazał, to bym myślał, że to jest jakieś, nie wiem, walizka czy jakiś stary komputer. 20 kilka kilometrów od naszej granicy wybuchły bomby. Czy w ogóle jakaś znajomość czegokolwiek, prawda, jak się zachować, gdzie się chować, prawda, nie wiem, nawet o alarmach. To jak ja z tego młodego pokolenia, no to bardzo mało wiem tak naprawdę. No praktycznie nic. Również nie wiem nic. Byłam szkolona, jestem jeszcze z dzieckiem komuny jestem, więc wiem jak to... Mieliśmy przysposobienie obronne, tak. Na studiach też szkolenia takie wojskowe, więc jakieś pojęcie mamy. Potem to wszystko się w Polsce zmieniło. Tak słyszałam, że to był przedmiot kiedyś w szkołach. Za moich czasów już go nie było, przysposobienie obronne. Z tego, co rodzice mówili, oprócz posługiwania się bronią, to też takie udzielania pierwszej pomocy, jakieś takie medyczne, też zaznajomienie też z bronią, czy tą chemiczną, czy jakiś tutaj gaz, sariny i takie inne rzeczy, a no my tego nie mieliśmy. Nic takiego nie było. Ja jestem mechanikiem, więc u nas, jeżeli chodzi o jakieś rany, no to mamy jakby sprzęt do tego, żeby taką pierwszą przedmedyczną pomoc udzielić. Są osoby do tego wydzielone i mamy właśnie jakieś opatrunki i tak dalej. Także zdarzało się, że nieraz się używało. Obsługi broni, myślę, że to mi brakuje. Bo nigdy nie miałem jako takiej broni palnej w ręku, ewentualnie paintballa albo jakieś te śrutówki takie. Nic poza tym. Bo jeśli obsługi chodzi, broni, nie? Tak, o jakieś bandaże i tak dalej, no to człowiek się szybko potrafi nauczyć. A jeśli chodzi o broń, może znaleźć wszędzie. Jak już się zacznie wojna, to nawet na ulicy może znaleźć broń, ale co z tego, jak nie musisz z niej korzystać? Nie musimy umieć posługiwać się bronią palną, nie musimy umieć rzucać granatem, tak? Nie musimy się umieć bić, ale żeby mieć po prostu świadomość tego, jakie są sygnały alarmowe, jak są ogłaszane i co trzeba w takiej sytuacji zrobić. Minuta, gaśnie, minuta, kończy się. Odwołanie takiego alarmu wygląda następująco. Następuje uruchomienie syreny, wycie przez 3 minuty, zakończenie wycia. Jest to odwołanie. Następnie po takiej czynności podawane jest uwaga, ogłaszam, uwaga, odwołuję alarm, odwołuję uprzedzenie o alarmie lub inny komunikat adekwatny do sytuacji. W przypadku alarmu powietrznego, chemicznego i nuklearnego mamy tylko jeden taki alarm. Mamy taką zwykłą syrenę na budynku. Z tej syreny nie można wydzielić innego sygnału jak tylko taki. Po tym sygnale następuje komunikat. Uwaga, ogłaszam alarm dla rejonu tego i tego, skażenie takie i takie lub zagrożenie takie i takie. Jeżeli usłyszymy taki alarm, wiemy, że na przykład wojska stacjonują przeciwnika przy granicy. Należy załączyć środki masowego przekazu, telewizja, radio, sprawdzić w komórkę, co się dzieje. Opanowujemy się całkowicie, załączamy te środki masowego przekazu. Mamy informację, jest na przykład przeciwnik przekroczył granicę państwa w tym rejonie. Natychmiast trzeba wyłączyć odbiorniki, wyłączyć urządzenia elektryczne, wyłączyć całą elektrykę w mieszkaniu. Iść do sąsiada, poinformować sąsiada, wziąć jakieś konserwy. Marcin Korowa. Realizujemy szkolenie proobronne, które zorganizowała certyfikowana organizacja. Z podstaw udzielenia pierwszej pomocy, medycyna pola walki. To jest wiedza uniwersalna, którą warto, żeby każda osoba miała. Zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju druty wystające z jakiejś infrastruktury, tak? Czy na przykład na moście. Nagle idę, wiszą kable, cokolwiek. Informować służby. Fundacja na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju, Combat Alert, istnieje od 2015 roku. Sytuacja ukraińska pokazała jasno i dobitnie, że za obronność kraju odpowiada każdy obywatel. Dlaczego Ukraina stawia tak skuteczny opór? Inspirowali ludzi, szkolili. My, czyli organizacje proobronne, chcemy też wyjść do obywateli, aby oni mogli się szkolić. Ja przepraszam, tylko ogłoszę rozpoczęcie zajęć. Kilo 100, rozpoczynamy zajęcia. Priorytet obronności najważniejszy. Mamy sobie broń, leży, tak? Napotykamy. Każdą napotkaną broń traktujemy zawsze, jakby była załadowana i gotowa do użytku bojowego, aż do momentu jej rozładowania i sprawdzenia, czyli wypinamy magazynek, sprawdzamy, czy jest załadowany, czy rozładowany. Następnie odbezpieczamy broń, odciągamy suwadło z zamkiem w tylne położenie, sprawdzamy w tym miejscu. Jest komora nabojowa, puszczamy suwadło, nie robimy sobie czegoś takiego,
bo wtedy mamy gwarantowane zacięcie, czyli dysfunkcję broni. Do końca odpuszczamy siłą energii, zamek sam się zareguluje w prawidłowym położeniu. Strzał kontrolny. Zbigniew Łotkowski, burmistrz Orzysza. Miejsce było małą, wiejską, funkcjonującą szkółką z klasami 1-3. Niż demograficzny spowodował, że w tej szkółce miało się uczyć tylko 12 dzieci. Wówczas na poligonie Orzysz ćwiczyła organizacja, która nazywa się Combat Alert. Jest to fundacja, która zrzesza polskie organizacje proobronne i raz na rok, na początku lipca, na poligonie przy wsparciu 15 Giżyckiej Brygady i Komendy Poligonu Orzysz, Ministerstwa Obrony Narodowej, odbywały się ćwiczenia dla ponad 1000 czy prawie 2000 osób, fanów, że tak powiem, militariów i obronności prowadzili działania pod nadzorem wojska, no, trochę jak obrona terytorialna kraju. Wówczas poznałem prezesa tej fundacji, pana Korowaja, który zaproponował gminie przeprowadzenie pozorowanego ataku, na takiego napadu terrorystycznego na urząd i później odbicie tego urzędu z rąk terrorystów. Orzysz, i rozmawiałem z Ministerstwem Obrony Narodowej o szkoleniu uczniów klas mundurowych. Obiekt jest ogrodzony, no, w stylu takim wojskowym, właśnie takiej tajnej bazy wojskowej imienia żołnierza wyklętego Wiarusa. Dzięki wsparciu gminy Orzysz, rady i burmistrza budynek został sprzedany z bonifikatą Skarbu Państwa właśnie na ośrodek szkolenia dla organizacji proobronnych i klas mundurowych. Głęboko schowany w lesie, otoczony bunkrami, wysokimi bramami, zaporami przeciwczołgowymi. Wszystko jest wybudowane zgodnie z projektem, który opracowaliśmy z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych z pułkownikiem Wyszeckim, jak i również z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Generał Jarosław Gromadziński. Szkolenie takie proobronne powoduje, że mamy obywatela, który nie tylko zadba o siebie, ale będzie mógł pokierować ludźmi w koło. Można to zrobić pod namiotem, ale dla tych liderów organizacji proobronnych jest wizualizacja, powiedzmy, takiego obiektu specjalnego, ośrodka paramilitarnego do kształcenia. W obecnej chwili, kiedy mamy sytuację na wschodzie granicy, zeznajomienie się z podstawową obsługą broni i taktyką obrony swojego terenu jest podstawową sprawą, uważam. To powinno być już wiele lat temu wprowadzone. Takie szkolenia właśnie dla obywateli, niestety, no, obudziliśmy się troszeczkę za późno. Mam nadzieję, że nie całkowicie za późno, że mamy jeszcze na to czas, żeby się przygotować. Rozpoznanie i armii innych państw, tak żeby obywatele wiedzieli, że nie każdy człowiek w zielonym mundurku jest po naszej stronie. Tak? Jest to po prostu podział sprzętu i umundurowania polskiego, jak i innych państw, tak żebyśmy rozróżniali żołnierzy. I mamy pomoc medyczną. Bo każdy obywatel powinien umieć udzielić pierwszej pomocy. Z tym jest słabo, jak wiadomo. A więc tutaj mamy taką możliwość, mamy doskonałych, certyfikowanych instruktorów, gdzie można sobie tego typu zajęcia zrealizować. Druga kwestia to są podstawy w ogóle strzeleckie, jak broń funkcjonuje, jak się z nią obsługiwać. Kamizelka z takim oporządzeniem i tutaj znajdują się ładownice do karabinka, a to jest taka kieszeń dyspozycyjna, tu mogą być dokumenty, to może być mała mapka wsadzona na przykład, no jakieś takie różnego rodzaju drobiazgi. Tutaj mam akurat apteczkę typu brytyjskiego. Znaczy właściwie na kamizelce to jest, tak? Ten świat stabilny, w którym żeśmy sobie żyli, troszeczkę zaczął chyba się kołysać. Bo była taka słynna sytuacja, jak żołnierz w strefie przygranicznej wszedł z bronią do sklepu i mieliśmy ogólnokrajowy skandal. Żyjemy w takich czasach, że myślę, że takich widoków, daj Bóg, żebyśmy mieli jak najmniej, ale to inna też kwestia, że my musimy zacząć mówić to bardzo głośno. Za bezpieczeństwo naszego kraju, naszej pięknej Polski, odpowiada każdy z nas. Nie odpowiada armia. Kazus Ukrainy pokazał jasno. Jeżeli poprzez takie szkolenie możemy przygotować na sytuacje kryzysowe, ale zarówno te militarne, jak i niemilitarne, tak, to jest nasza misja. Planujemy je realizować na poziomie każdego powiatu w Polsce.